takiej idei. Ja miałem wyporność wewnętrzną przygotowaną na jakieś 70-72 lata życia. Coś się stało, jakaś pomyłka w cyrkulacjach między biologią a psychologią, że ja żyję tyle lat. Ja co chciałem, to napisałem. W filmie co chciałem, to właśnie zrobiłem. Także nie, że ja nie chcę, strasznie chcę, ale nie mogę, taki rodzaj impotencji, nie. Chciałbym tylko sprawdzić jak najszybciej wasze przekonania co do życia pozagorbowego. To nie jest, ja tak mówię, ale zarazem dreszcz idzie mi po plecach, bo dookoła jestem osaczony tym kultem reinkarnacji. To jest najstraszliwsza rzecz, jaka może człowieka spotkać. Budda właśnie osiągał nirwanę i osiągnął, żeby przerwać ten łańcuch reinkarnacji. Ale to nie na moje, na mój charakter, bo drogą jakichś strasznie uciążliwych, wieloletnich medytacji. Ja nie jestem. Ale reinkarnacja, Przemeczku, groza. Groza. Wielu ludzi, Stasio Degat twierdził, że on coś majaczy mu z poprzedniego wcielenia. Sporo ludzi mówi, że ma takie czasem jakieś nawroty poprzedniego życia. Ja panu coś powiem. To chyba pan wie. Pan ma maturę, tak? Ma pan maturę. To pan wie, że wszystko to, co się dzieje na tej planecie, tylko i wyłącznie się dzieje na tej planecie. Nie ma importu, eksportu, wszystko. Czyli, jeśli pan umiera i zakopią pana, pan się obróci w proch, to ten proch zjedzą dżdżownice. Dżdżownice zjedzą gołębie. Gołębie dopadnie pies, zje gołębie psa, zje krowa. Nie bardzo mi się zgadza. No i dochodzi do czegoś. Chodzi mi o to, że wszystko się obraca w jednym tyglu tutaj, czyli rodzaj jakiejś symbolicznej reinkarnacji. Niestety się odbywa.